Cześć wszystkim. Jak już widzieliście na Facebooku, wprowadziliśmy nową apkę, która pozwala bezpośrednio wywołać zdjęcia z telefonu, przesłać je do nas do laboratorium. Jest to dużym ułatwieniem, ponieważ nie trzeba tego nigdzie zgrywać, na pendrive'y, na płyty przenosić. I o tym będę dzisiaj mówił, pokażę Wam pokrótce, jak z tej aplikacji skorzystać. W trzech prostych krokach konfigurujemy całą aplikację i mamy już możliwość przesyłania zdjęć do nas, do laboratorium. Pierwszą operacją, jaką musimy wykonać, to ściągnąć aplikację. Aplikacja jest darmowa i znajdziemy ją w sklepie Play. Odszukujemy aplikację, która się nazywa Mobile Fotokiosk i instalujemy ją na swoim telefonie. Ja mam już ją zainstalowaną, więc tą czynność pominę. Po instalacji na pulpicie telefonu pojawi się ikona, którą należy kliknąć. Wchodzimy do aplikacji. Klikamy sobie strzałkę dalej. Pojawia nam się ekran, na którym musimy zeskanować kod QR, który widzieliście Państwo na zdjęciu na Facebooku. Jeżeli ktoś będzie miał z tym problem, wystarczy wpisać kod naszego laboratorium. Jest to 90 93 i klikamy OK. W tym momencie nasza aplikacja została skonfigurowana i podłączona do naszego laboratorium. Następnie klikamy przez internet. Pojawia nam się zakładka, gdzie mamy do wyboru produkty. Na tą chwilę są tylko zdjęcia. W przyszłości może tych produktów będzie troszeczkę więcej. Klikamy w zakładkę zdjęcia. Następną opcją są do wyboru formaty zdjęć, jakie możemy zamówić. Od 10x15 do 20x30. Klikamy sobie wybrany format. Wybieramy wariant, który nas interesuje, mianowicie papier błysk, mat lub silk. Silk jest naszym najlepszym papierem. Ja dla testu wykonam zamówienie na papierze błysk. Klikamy następnie wybierz zdjęcia. Ja wchodzę do mojej galerii. Wybieram zdjęcia, które chciałbym, żeby zostały wydrukowane. Przez klikanie, jak widzimy, pojawiają się znaczki, że to zdjęcie zostało wybrane. Klikam do koszyka. Wszystkie przez nas wybrane zdjęcia pojawią się na liście. Tu możemy też zmienić ilość, jaką chcielibyśmy, aby dane zdjęcie było wydrukowane. Jeżeli wybraliśmy już ilości i nie chcemy dodać żadnego produktu więcej, klikamy wyślij. Pojawia nam się zakładka, którą będziemy wypełniać tylko raz i ona już będzie w pamięci, mianowicie forma odbioru, czyli odbiór osobisty lub kurier, płatności online lub gotówka. Wypełniamy też imię, nazwisko, numer telefonu i mail kontaktowy, na który dostaną Państwo potwierdzenie naszego zamówienia. W tej zakładce musimy zaznaczyć też dwie zgody, trzecia nie jest obowiązkowa. Jeżeli wypełniliśmy formularz kontaktowy, klikamy wyślij. W zależności od wyboru sposobu płatności, jeżeli został wybrany online, przeniesie nas automatycznie do formy płatności. Mianowicie można wybrać zapłacić przez DotPay lub PayPal. Wybieramy swój bank i przechodzimy przez kolejne kroki. Jeżeli ktoś wybrał formę gotówkową, wtedy zdjęcia zostaną bezpośrednio przesłane do nas do labu i trzeba się będzie rozliczyć tutaj u nas w labie. Także to jest naprawdę bardzo proste. Zachęcam Państwa do tego. Odpadają nam problemy z przegrywaniem zdjęć, dostarczaniem je gdzieś tutaj na miejsce i można wreszcie zrobić porządek na swoim telefonie. Zdjęcia wydrukować, wsadzić do albumu, wyczyścić sobie częściowo pamięć. Także serdecznie zachęcam. W razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam, Tomasz Opiński.